Odpowiedni samochód dla wielodzietnych rodzin to często spory wydatek. Nie każde auto nada się do przewiezienia trójki małych pociech, a trzeba pamiętać jeszcze o bagażach. Z pomocą może przyjść świadczenie 500+. Zwykły, osobowy samochód może nie wystarczyć w przypadku rodzin z trójką czy nawet czwórką małych dzieci. Niestety, porządny, rodzinny van to często spory wydatek. Jeśli macie przynajmniej 3 dzieci, z pomocą może wam przyjść świadczenie 500+. Odpowiedni samochód dla wielodzietnej rodziny w przypadku dzieci, które nie mają jeszcze 135 cm wzrostu. Mamy obowiązek wozić je w foteliku, który jak wiemy, zajmuje dosyć sporo miejsca. Większość aut osobowych typu sedan czy kombi ma w dowodzie rejestracyjnym wpisane 5 miejsc. W przypadku rodzin 2+2 nie ma problemu, z przodu siedzą rodzice, a z tyłu 2 foteliki. Jednak jeszcze dziecko może sprawić nie lada problem, bo 5. miejsce zwykle jest bardzo ciasne. Nawet w popularnych w ostatnim czasie SUV-ach nie ma zbyt wiele przestrzeni. Ten typ auta wywodzi się od aut terenowych, choć de facto już nim nie jest, i z tego powodu, mimo potężnych gabarytów, często brakuje w nich miejsca na 3. fotelik. Z kolei niektóre większe auta z nadwoziem typu kombi mają możliwość dołożenia dodatkowego miejsca poprzez złożenie fotela w części bagażowej. Jednak w efekcie tracimy cenne miejsce, które możemy przeznaczyć na przykład na przewóz wózka. Brak pieniędzy na rodzinny samochód? 500+ może pomóc w takim wypadku. Jedynym rozwiązaniem wydawać mogą się auta typu van i minivan. Problem w tym, że rodziny z trójką dzieci często mają już i tak mocno nadwyrężony budżet, a świadczenie wysokości 1500 zł miesięcznie i liczne ulgi podatkowe mogą nie wystarczyć. Można również zdecydować się na auta z rynku wtórnego, z niskiej klasy cenowej, ale musimy się wtedy liczyć nie tylko z zaletami, ale również wadami tego pomysłu. Plusem jest niewątpliwie prawdopodobnie wysoka dostępność części, łatwość serwisu, mechanicy przez lata zdążyli je poznać, czy cena. Minusy zaś to kupno w ciemno, nie znamy dokładnie historii eksploatacji auta i nawet najlepsi specjaliści potrafią łatwo wejść na minę. Jeśli chcemy nowe auto, z pomocą przyjdzie nam 500+. Dzisiaj grzeje, 1. Uwielbiana aktorka Polsatu znów trafiła do szpitala. Wcześniej miała tętniaka mózgu 2. 180 osób nie żyje. Wszystko płonie. Polsat donosi o katastrofie samolotu. Okazuje się, że większość firm zajmujących się leasingiem konsumenckim oferuje swoje rodzinne samochody w cenie 1500 do 1600 zł miesięcznie, czyli mniej więcej tyle, ile otrzyma rodzina ze świadczenia na 3 dzieci. Kolejne wpłaty mogą być w pełni pokryte właśnie z 500+. Przez ten czas nie musimy się martwić naprawami, bo na czas leasingu przysługuje nam gwarancja. Tego typu rozwiązanie może być optymalnym dla wielodzietnych rodzin. Najlepsze newsy dnia, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. na Google News.